Witajcie na kolejnej lekcji historii. Dzisiejsze spotkanie podzielimy sobie na pięć części. Najpierw opowiem o głodzie, którego doświadczyli obywatele Rosji bolszewickiej. Potem spróbuję wytłumaczyć, dlaczego Lenin zmienił swoją politykę ekonomiczną, na czym ta zmiana polegała i jakie były skutki tej zmiany. W punkcie trzecim przyjrzymy się polityce Lenina w stosunku do narodów dawnego carskiego imperium. W punkcie czwartym zobaczymy jaką politykę wewnętrzną prowadził Lenin po pokonaniu białych. A na koniec omówię ostatnie miesiące życia Lenina i przyjrzymy się początkom walki o władzę nad Związkiem Radzieckim. Dzisiejszy materiał dedykuję panu Mikołajowi i jeszcze raz serdeczne podziękowania za udzielone wsparcie. Jak obliczają rosyjscy historycy Mickiewicz-Heller, w 1921 roku głodowało nie mniej niż 20% ludności kraju. Głodował co czwarty mieszkaniec wsi. Według świadków tych wydarzeń, głód był tak dotkliwy i powszechny, że na wsi rosyjskiej rozpowszechnił się wówczas kanibalizm. Dlaczego do tej straszliwej klęski głodu doszło? Sowieccy historycy tłumaczą to suszą i wojną domową. Oba te czynniki miały znaczenie. Ale gdyby nie zaistniał czynnik trzeci, to nawet gdyby głód się pojawił, nie byłby tak masowy i nie pochłonąłby tyle ofiar. Jaki był ten czynnik trzeci? Tym czynnikiem trzecim i decydującym. Była polityka komunizmu wojennego. To o czym mówiłem na jednej z poprzednich lekcji historii. Lenin wprowadził drakońskie kontyngenty, które chłopi mieli dostarczać, ponieważ chłopi ich nie dostarczali, więc wprowadzono powszechny rabunek mieszkańców wsi. Sytuacja była taka, że pozbawiano chłopów, zboża na zasiew, pozbawiano chłopów zapasów. Demotywowano również chłopów do Wydajnej pracy. Po co pracować? Po co się męczyć, skoro przyjdą i wszystko zabiorą? Na powołużu, gdzie susze się zdarzały. Chłopi, aby przygotować się na taką suszę, gromadzili olbrzymie zapasy zboża. I wtedy, jak nawet doszło do suszy, zjadano zapasy i można było przetrwać. Teraz nie ma żadnych zapasów. Teraz często nawet nie ma zboża na zasiew. Skutkiem tego jest straszliwy głód. Jak nieco ironicznie zauważają rosyjscy historycy, nie niektórzy Heller, po raz pierwszy Lenin stanął przed sytuacją, kiedy nie można było problemu rozwiązać siłą, nie można było problemu rozwiązać przez rozstrzelania, przez terror czeki, bo tego zboża fizycznie w Rosji nie było. Co więc robi w tej sytuacji Lenin? Po pierwsze, boi się powtórki z rewolucji lutowej, więc ściąga te nieniczne Zapasy zboża, które są do dużych metropolii, przede wszystkim do Piotrogrodu i do Moskwy. Lenin taki oto wysłał telegram do Turkestanu. Pilne zadanie bojowe o znaczeniu politycznym niezłocznie załadować transporty i skierować do Moskwy 200 tysięcy pudów zboża. Lenin dba więc o duże ośrodki miejskie kosztem rosyjskiej wsi. Lenin pogardzał chłopami. Wybitny rosyjski pisarz, który raz był bliżej rewolucji, raz był dalej, Maksym Gorki, kiedy został zmuszony do emigracji, tak miał powiedzieć o głodzie w jego rodzinnym kraju. Cytuję. Wymrą płudzicy, głupi, ponurzy, osobnicy rosyjskich wsi za ścianku i na ich miejsce przyjdzie nowe plemię ludzi wykształconych, rozumnych, śmiałych. Lenin myślał pewnie podobnie. Ale Lenin miał świadomość, że skala tej klęski głodu jest tak duża, że aby jej zaradzić, potrzebne są radykalne środki. Zmienia więc politykę rolną. Będę o tym mówił jeszcze za chwilę. Odchodzi od komunizmu wojennego, wprowadza zasady gospodarki rynkowej po to, żeby skłonić chłopów do produkcji rolnej, po to, żeby zwiększyć produkcję zbożą w Rosji, po to, żeby kraj, był w stanie wyżywić własnych obywateli. Ale Lenin ma świadomość, że efekty takiej zmiany polityki rolnej no przyjdą za jakiś czas. A chleba nie ma dzisiaj i jutro. A ludzie umierają z głodu teraz. Lenin miał świadomość, że jedyne wyjście z tej sytuacji, jedyny sposób, aby tych ludzi nakarmić, to jest zwrócenie się o pomoc do Zachodu. To jest zwrócenie się o pomoc do tych znienawidzonych kapitalistów. Ale Lenin bał się, że może być dla nich niewiarygodny, że mogą nie chcieć pomagać bolszewikom, komunistom, że mogą obawiać się, że ta pomoc nie dotrze do potrzebujących. Dlatego Lenin z właściwym sobie pragmatyzmem zwraca się o pomoc do Rosyjskiej inteligencji, do rosyjskich intelektualistów. Wielu z tych ludzi nienawidziło bolszewizmu, wielu miało wątpliwości, ale ostatecznie powstał Wszechrosyjski Komitet Pomocy Głodującym. I teraz to posunięcie przyniosło spodziewany rezultat. Kapitaliści pomogli. Napływają olbrzymie ilości zboża do Rosji. Największą pomoc żywnościową do Rosji skierowała. Amerykańska organizacja pomocy, kierowana przez Herberta Hoovera. Jak podliczają rosyjscy historycy Nikrit Heller, w 1922 roku. Ta organizacja żywiła w Rosji ponad 6 milionów ludzi. Inni, więksi dostarczyciele pomocy. To na przykład Stowarzyszenie Kwakru 265 tysięcy. Międzynarodowy Komitet Pomocy Dzieciom, 259 tysięcy. Komitet Nensenowski, 138 tysięcy. Angielskie Związki Zawodowe 92 tysięcy. Lenin był zdziwiony. Kiedy młody Lenin usłyszał, że panuje głód i usłyszał, że jego koledzy zbierają pieniądze, aby pomóc głodującym, oburzył się. Pomoc głodującym osłabia ich czujność rewolucyjną. Im większy głód, tym lepiej. Głodni chłopi podejmą walkę rewolucyjną. Obalą znienawidzony carat. Znienawidzony zachód tak się nie zachował, nie pomyślał. Wygłodniali obywatele Rosji bolszewickiej obalą bolszewiku. Nie. Zwyciężyła ludzka wrażliwość, że trzeba pomóc ludziom głodującym. Lenin, jak to Lenin zachował się cynicznie, kiedy głód ustał. Komitet, który organizował pomoc został rozwiązany, Wielu członków tego komitetu zmuszono do opuszczenia Rosji. Wiele osób związanych z tym komitetem aresztowano. Jak szacują rosyjscy historycy, powołując się na dane Rocznika Statystycznego, w latach 1921-22 zmarło w Rosji ponad 5 milionów ludzi. Większość tych zmarłych to są ofiary głodu. Jeżeli dodać tego około 10 milionów zmarłych Zamordowanych, poległych w czasie wojny domowej, to wyjdzie z tego, że głód i wojna domowa to około 15 milionów ofiar, 10% społeczeństwa ówczesnej Rosji. Dla porównania, w wyniku wojny domowej w Hiszpanii zmarło poniżej 2% mieszkańców tego kraju, w wyniku wojny secesyjnej, nieco ponad 1,5%. A trzeba jeszcze pamiętać, że około dwóch milionów zginęło wcześniej w wyniku I wojny światowej. Głód skłonił Lenina do zmiany polityki gospodarczej, ale czynnikiem, który bezpośrednio przekonał Lenina, że trzeba odejść od komunizmu wojennego, to był bunt marynarzy w Kloncztacie. Lenin bowiem zrozumiał bardzo dobrze niebezpieczeństwo. Władza niedemokratyczna opiera się na wojsku. Na policji, na administracji. Bunt aparatu oznacza często koniec władzy. A tutaj buntują się marynarze, tu buntuje się elita, tu buntują się ludzie, którzy tą rewolucję wywołali. Dla Lenina to jest sygnał: trzeba coś zmienić, trzeba poprawić sytuację materialną ludzi. I Lenin zmienia politykę o 180 stopni. Zaczyna się coś, co przeszło do historii jako nowa polityka ekonomiczna. Po rosyjsku, NEP. Na czym ta nowa polityka ekonomiczna polegała? Koniec kontyngentów. Zamiast kontyngentów wprowadzono podatek rolny, wysoki podatek rolny, ale podatek. Podatek ma tą zaletę, że jest przewidywalny. Człowiek wie, ile ma go zapłacić. Człowiek, jak go zapłaci, może być spokojny. Człowiek ma świadomość, że więcej wyprodukuje, więcej będzie dla niego. Kontyngenty zniechęcały do jakiegokolwiek Aktywnej, wydajnej pracy. Ponadto zgodzono się na wolny handel, czyli chłop nie tylko mógł produkować żywność, którą mógł potem sprzedać, ale mógł tą żywność zawieźć do miasta i tam sprzedać. Zezwolono nie tylko na handel artykułami rolnymi, ale w ogóle na wolny handel. Pojawiają się prywatne sklepy, pojawiają się prywatne hurtownie. Większość handlu bardzo szybko staje się handlem prywatnym. Efekty tego powrotu do normalnej gospodarki towarowo-pieniężnej, gdzie rynek decyduje o tym, ile co kosztuje, są bardzo szybkie. Dawno niewidziane towary pojawiają się na półkach sklepowych, nie ma problemu z dostaniem żywności. Co najwyżej jest problem z ceną, jaką trzeba zapłacić, żeby tę żywność kupić. Kończy się również klęska głodu. Lenin pozwala również na powrót do. Drobnej i średniej własności prywatnej. Pojawiają się małe firmy, małe zakłady, restauracje, hotele, niewielkie wytwórnie prywatne. Lenin dopuszcza również w ograniczonym zakresie kapitał zagraniczny, przeprowadza częściową prywatyzację właśnie tych drobnych podmiotów gospodarczych i efekty znowu są widoczne. Wszystkie statystyki gospodarcze idą w górę. Przedsiębiorstwa państwowe, no Bo Lenin nie sprywatyzował całej gospodarki. Wszystkie duże firmy były w dalszym ciągu w rękach państwa. Ale one miały przejść na samofinansowanie. Czyli taka fabryka musiała na siebie zarobić, na pensje dla robotników, na utrzymanie budynków, gmachów i tak dalej. Efekty gospodarcze nep są bardzo szybkie i bardzo widoczne. Poprawa zaopatrzenia, wzrost produkcji rolnej, wzrost produkcji przemysłowej. Ale towarzyszą też pewne zjawiska. Nepowi, które nie wszystkim się podobają. Wraca bezrobocie. Niektórzy mówią: no jak to? Komunizm, rewolucja, i nie mam pracy. No bo jeżeli mamy gospodarkę rynkową, no to nikt nie zatrudni zbędnego pracownika. To nikt nie będzie tolerował pracownika, który ma niskie kwalifikacje albo zaniedbuje swoje obowiązki. Ale to, co jeszcze bardziej denerwowało bardzo wielu Rosjan, to są widoczne różnice majątkowe. Rewolucja bolszewicka. W jakiejś mierze spełniła jedną obietnicę równości równości w nędzy i niedostatku, w czasach komunizmu wojennego wszyscy mieli te same przydziały, wszyscy funkcjonowali w tych samych warunkach, były więc pozór równości. Ponadto wielu ludzi, takich zwyczajnych, prostych, miało taką satysfakcję, że ci, którzy stali od nich wyżej, teraz mają gorzej, że ci, którym się kłaniali wcześniej przed rewolucją, Fabrykanci, przedstawiciele inteligencji, ziemianie, elity, teraz często żyją dużo gorzej od nich. Żyją w ciągłym przerażeniu. Mieli takie poczucie pewnego rewanżu historycznego. I teraz co się dzieje? Pojawiają się ludzie, którzy afiszują się swoim bogactwem. Pojawiają się luksusowe samochody, pojawiają się luksusowe restauracje. Ubogi robotnik patrzy przez szyby, jak ktoś pije drogie wino i je drogi kawior. Pojawiają się kabarety, biżuterie, wystawne stroje, a to wszystko jest dla nich nieosiągalne, bowiem ludzie, którzy się na tym nepie dorabiają, wydają pieniądze, żyją z dnia na dzień, afiszują się swoim bogactwem. Dlaczego? No między innymi dlatego, że mieli świadomość, że to wszystko się lada moment może skończyć. Że to kaprys władzy spowodował, że mogą zarabiać na hotelach, restauracjach, produkcji, handlu, i że w każdej chwili mogą to stracić. W związku z tym nie opłaca się oszczędzać, w związku z tym nie opłaca się inwestować. Trzeba żyć chwilą, trzeba cieszyć się życiem. I cieszą się życiem, ku irytacji wielu. Po kilku latach okazało się, że rzeczywiście władze NEP zlikwidowały, i ci, którzy zachowali się inaczej. Nie trwonili pieniędzy, tylko próbowali je oszczędzać czy coś inwestować. Okazali się ludźmi nierozsądnymi. Kiedy Lenin walczył o władzę, obiecywał wszystkim prawo do suwerenności i do niepodległości. Kiedy Lenin wrócił do Rosji w 17 roku, krytykował rząd tymczasowy za politykę narodowościową. Bolszewicy mówili: Każdy naród Imperium Carskiego może swobodnie decydować o tym, co chce ze sobą zrobić? Każdy ma prawo do niepodległości. Kiedy Lenin przejął władzę, w dalszym ciągu bardzo często posługiwał się tego typu retoryką. To był kontrast między Leninem a Białymi. Biali, Denikin, Kołczak często stali na gruncie imperium Carskiego sprzed pierwszej wojny światowej. Nie wyobrażali sobie, że może powstać niepodległa Ukraina, niepodległa Gruzja. Nie wyobrażali sobie, że niepodległa Polska może wykroczyć poza granicę dawnego Królestwa Polskiego. Lenin był tu całkowicie pragmatyczny. Obiecywał wszystkim wszystko. Ale kiedy Lenin się umacniał, to nagle się okazało, że to prawo do samostanowienia dotyczy robotników, a nie burżuazji. A ci robotnicy mają prawo do samostanowienia, ale najlepiej, jeżeli zbudują komunizm i połączą się z Rosją bolszewicką. I teraz, zależnie od sytuacji, Lenin uznawał różne państwa powstałe na górach Rosji. Jeżeli miał okazję, to je likwidował. Pięciu narodom udało się skutecznie oderwać wtedy od Rosji. Finom, Estończykom, Łotyszom, Litwinom i Polakom. Chociaż każdy z tych narodów, aby zachować swoją niepodległość, musiał stoczyć krótszą lub dłuższą wojnę. Z bolszewicką Rosją. Ale było wiele innych narodów, które też próbowały zbudować państwa niepodległe, ale którym wtedy nie było to dane. Gdybym chciał omawiać wszystkie konflikty narodowościowe wówczasnej Rosji, musiałbym poświęcić temu odrębny wykład. Omówię więc tylko trzy takie charakterystyczne przykłady, które pokazują pewien jednolity schemat. Postępowania bolszewików w stosunku do aspiracji niepodległościowych narodów dawnego imperium. Przyjrzymy się więc trochę dokładniej sytuacji na Zakałkaziu. 27 kwietnia 1920 roku Azarbejdżancy komuniści wystosowali ultimatum do władzy, żądając przekazania władzy komunistom. Dzień później pociągiem pancernym przyjechali do baku Ordzonikidze i Kirow. I zainstalowali w Baku komunistyczny reżim. Rozpoczęły się masowe represje skierowane przeciwko działaczom narodowym i ogłoszono powstanie Azerbejdżańskiej Republiki Socjalistycznej. 27 listopada Stalin, który zajmował się sprawami narodnościowymi, nakazał Ordzonikidze rozpocząć operację przeciwko Armenii. Tego samego dnia Ordzonikidze wysyła rządowi ormiańskiemu ultimatum w sprawie przekazania władzy komitetowi rewolucyjnemu Sowieckiej Socjalistycznej Republiki, który czeka w Azerbejdżanie. Następnie na terytorium Armenii wkracza 11. Armia. Powstaje rząd koalicyjny, w skład którego wchodzą komuniści, działacze miejscowego ruchu narodowego. Ale. To jest tylko krótki okres przejściowy. 21 grudnia 1920 roku ogłoszono przejęcie władzy przez komunistów, usunięto działaczy narodowych z rządu, rozpoczęły się masowe represje. W 1921 roku przyszła kolej na Gruzję. Gruzińscy komuniści dostali polecenie. Że mają zorganizować powstanie. 16 lutego 11. Armia wkracza na pomoc komunistycznym powstańcom. Formalnie wkracza na zaproszenie samozwańczego Komitetu Wojskowo-Rewolucyjnego, który z taką prośbą się zwrócił do Armii Bolszewickiej. Armia Gruzińska. Jest kiepsko uzbrojona, rozpaczliwie prosi o pomoc, ale tej pomocy znikąd nie uzyskuje. 18 marca rząd gruziński kapituluje. Władzę przejmują komuniści, rozpoczynają się masowe represje. I mamy tutaj typowe działanie, które powtarzało się w różnych miejscach i w różnych wariantach, ale schemat był wszędzie ten sam: czyli próba przejęcia władzy przed miejscowych komunistów albo Powołanie przez komunizmu swojego samozwańczego ciała i zaproszenie armii bolszewickiej. I Armia Czerwona na bagnetach obala legalne władze i instaluje reżim komunistyczny. Kiedy się więc kończy wojna z białymi, sytuacja w Rosji jest następująca. Mamy trzy suwerenne, niepodległe państwa, które były poza zasięgiem Lenina, czyli Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa i Polska. I mamy kilka republik sowieckich. Ukraina, Białoruś, Azerbejdżan, Gruzja, Armenia, Republika Dalekowschodnia ze stolicą w Czycie i dwie środkowoazjatyckie republiki ludowe, Chorezniska i Bucharska. Wszystkie te republiki sowieckie podpisują umowy z Rosją bolszewicką. Te umowy odbierają im faktycznie suwerenność wewnętrzną przy zachowaniu pewnych cech suwerenności zewnętrznej, na przykład republiki mogą prowadzić własną politykę zagraniczną. I teraz w partii bolszewickiej dochodzi do pewnych napięć dochodzi do pewnego konfliktu, bowiem część komunistów nie chciała rusyfikacji, część bolszewickich działaczy, świadomie czy nieświadomie, dążyła do odbudowy rosyjskiego imperium, traktowała narody nierosyjskie jako narody, które trzeba zrusyfikować. Pojawia się więc napięcie między bolszewikami, rusyfikatorami, a działaczami bolszewickimi z poszczególnych republik, którzy chcieli zachować pewną odrębność językową, kulturową swoich narodów. Lenin w tym sporze stał pośrodku. Lenin nie był rosyjskim szowinistą. Lenin nie był za tym, aby nowa sowiecka rzeczywistość była tak naprawdę nowym obliczem. Carskiego Imperium. Ale ci działacze, którzy no, z pozycji narodowościowych próbowali bronić interesów swoich republik czy swoich narodów, ulegli, przegrali, zostali wyeliminowani. I tu jeden konkretny przykład. Sułtan Galiniew, który widział w rewolucji październikowej szansę na urzeczywistnienie narodowościowych, tęsknot Tatarów, który marzył o utworzeniu baszkiro Tatarskiej Republiki, który widząc to, co się dzieje po zakończeniu wojny z Białymi, czyli podporządkowanie Republik Centrali, czyli tendencje do, do rusyfikacji, ostro przeciwko temu protestuje. Wiosną 1923 roku został aresztowany. Po raz pierwszy działacz bolszewicki Został aresztowany tylko za to, że miał inne poglądy niż jego towarzysze, piastujący kierownicze funkcje w partii bolszewickiej. To aresztowanie było krótkie. Odzyskał wolność, ale jego koncepcje zostały oczywiście odrzucone. Po raz drugi został aresztowany w 1928 roku. Zginął w ramach czystek w latach 30. To właśnie na skutek tego sporu o charakter rosy bolszewickiej, o charakter praw narodów nierosyjskich pojawiło się pojęcie bardzo często wówczas używane, czyli zagrożenie nacjonalistyczne. Sultan Galijew był sztandarowym przykładem, zwłaszcza w retoryce Stalina, później owego rzekomego zagrożenia nacjonalistycznego. Trwają prace nad nową konstytucją i tu dochodzi do kontrowersji między Leninem a Stalinem. Stalin chciał, aby republiki sowieckie wstąpiły do Republiki Rosyjskiej i uzyskały w ramach tej republiki autonomię. Projektowi temu sprzeciwił się Lenin, który zaproponował federalizację, utworzenie Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Lenin oczywiście ten spór wygrał. Stalin musiał uznać wyższość koncepcji Lenina, ale jest bardzo prawdopodobne, że tego upokorzenia nie zapomniał i jak przyjdzie stosowny moment, zemści się na Leninie. Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich, czy jak niektórzy wolą radzieckich, to zależy, czy słowo sowiecki zostawimy w wersji rosyjskiej, czy będziemy próbowali je przetłumaczyć na język polski. Powstał ostatecznie 30 grudnia 1922 roku. Składał się wówczas z czterech republik: Rosyjskiej, Ukraińskiej, Białoruskiej i Zakałkaskiej. Formalnie była to federacja, formalnie wszystkie te republiki miały prawo do wystąpienia ze Związku Radzieckiego. Faktycznie bardzo szybko się okazało, że Związek Radziecki jest pewną fikcją. Że tak naprawdę Związek Radziecki jest tylko pewnym chwytem marketingowym, który mamy tłumaczyć światowej opinii publicznej odbudowę dawnego rosyjskiego imperium. W listopadzie 1922 roku nastąpiła samolikwidacja Republiki Dalekowschodniej, która weszła w skład Republiki Rosyjskiej. We wrześniu 1924 roku Horenszjska Sowiecka Republika Ludowa i Bucharska Sowiecka Republika Ludowa zlikwidowały się same i weszły w skład nowo powstałych republik uzbeckiej, turkmeńskiej i tadżyckiej. W ten sposób Związek Radziecki objął swoimi granicami większość ziem dawnego Imperium Rosyjskiego. Po rewolucji październikowej Partia Bolszewicka była partią pluralistyczną. Bardzo często Lenin spierał się nawet ze swoimi najbliższymi współpracownikami. Bardzo często Lenin był w mniejszości. Co prawda najczęściej potrafił narzucić innym swoje zdanie, ale kosztowało go to wiele energii. Lenin dbał o to, żeby bolszewicy się nie podzielili. Lenin sprawnie manewrował między różnymi frakcjami bolszewickimi. Ale kiedy piali zostali pokonani, Lenin doszedł do wniosku, że przyszedł czas, aby zrobić porządek z partią bolszewicką, aby uczynić z partii bolszewickiej sprawne narzędzie rządzenia Rosją, bowiem Lenin chciał, aby po wojnie domowej to centrum decyzyjne przeszło ze struktur państwowych w struktury partyjne. I kluczowy jest tutaj Dziesiąty zjazd partii bolszewickiej w 1921 roku. W czasie, kiedy obraduje ten zjazd, trwa powstanie krąszczackich marynarzy. Ono budziło pewien lęk delegatu. Lęk, że sytuacja może się zdestabilizować, że mogą władz Wykorzystuje to lęk. 9 marca. Staje na mównicy i oświadcza, że nadszedł czas, by partia stała się monolitem. Cytat. Niepotrzebna jest teraz opozycja, towarzysze. Sytuacja na to nie pozwala. Albo tu, albo tam z karabinem w ręku, nie zaś z opozycją. Wynika to z obiektywnej sytuacji. Nie miejcie o to do nikogo pretensji. I sądzę, że zjazd partii będzie musiał wyciągnąć wniosek. Że na opozycję przyszedł teraz koniec, kreska. Że dość mamy teraz opozycji. Straciliśmy dość dużo czasu na dyskusję, i muszę powiedzieć, że teraz o wiele lepiej jest dyskutować za pomocą karabinów, niż dyskutować z tezami wysuwanymi przez opozycję. Lenin domaga się zakazania działalności frakcyjnej w partii bolszewickiej. Tak naprawdę domaga się likwidacji pluralizmu w tej partii. Człowiekiem, który Słusznie obawiał się, że przyjęcie takiej uchwały może uderzyć w tych, którzy za nią głosowali, że właściwie każdy w tej sytuacji może zostać oskarżony o jakąś działalność frakcyjną. Bliski współpracownik Lenina Karol Radek, to ten, który mu w Sztokholmie kupował buty w czasie podróży ze Szwajcarii do Rosji, ale nawet on. Dał się Leninowi przekonać. Fragment wystąpienia radka. Głosując za tą rezolucją, czuję, że może się ona obrócić przeciwko nam samym, a jednak popieram ją. Niechaj, w momencie zagrożenia, komitet centralny, jeśli uzna to za konieczne, podejmie najsurowsze kroki przeciwko najlepszym towarzyszom. Niech komitet centralny się nawet pomyli. Będzie to mniej niebezpieczne niż wahanie, które widać teraz. Karol Radek, jak wielu innych, którzy głosowali za tą rezolucją, padł potem ofiarą stalinowskich czystek. Ta zasada jednomyślności została później brutalnie wykorzystana przez Józefa Stalina. Partia Bolszewicka staje się partią bezwzględnej dyscypliny, partią schierarchizowaną, partią, której zamiera otwarta dyskusja. Przewidziała to róża Luksemburg, która kilka miesięcy po przewrocie październikowym, z niesłychaną przenikliwością, tak opisywała przyszłość Rosji pod rządami bolszewików: cytuję, wraz ze zdławieniem wszelkich swobód politycznych w całym kraju, zamiera w Sowietach również życie bez wolnych wyborów, bez nieograniczonej wolności druku i zgromadzeń, bez nieskrępowanej walki poglądów. Życie znika we wszystkich instytucjach społecznych, staje się jedynie pozorem życia, a biurokracja pozostaje jedynym czynnym elementem. Panuje i rządzi kilkudziesięciu energicznych i doświadczonych partyjnych przywódców. Spośród nich w istocie rządzi tuzin najwybitniejszych i tylko wyselekcjonowana część klasy robotniczej. Od czasu do czasu spotyka się na zebraniach, by oklaskiwać przemówienia wodzów i jednogłośnie zatwierdzać, Proponowane rezolucje. Jest to dyktatura kliki, niewątpliwa dyktatura tyle, że nie proletariatu, lecz garstki politykierów. Rosyjski komunista Juri Libedyński napisał Powieść tydzień, która opisuje życie w Rosji w omawianych czasach. I tam jedna z bohaterek opisuje taką sytuację. Cytuję: Rzecz się dzieje w Moskwie. Na jednym z dworców są takie wielkie schody, od góry do dołu zasłane ludźmi. Mężczyźni, kobiety, dzieci leżą na schodach, obok swego brudnego i żałosnego dobytku. I po tych straszliwych schodach, stępując z odrazą i ostrożnie, schodzi jakiś fircykowaty komisarz. Gwiazda komisarska lśni mu na piersi, a on sam ostrożnie spośród umęczonych, brudnych ciał stawia swe lakierowane buciki schodzi w dół. Tak pewnie było. Autor opisał pewnie sytuację, którą widział na własne oczy, ale to również można rozumieć metaforycznie, przenośnie. Taki system zbudowano w Rosji Bolszewickiej. Działacze partii bolszewickiej stali się nową klasą rządzącą, stali się nową elitą, samozwańczą, która często otacza się przywilejami, która żyje ponad stan która coraz bardziej pogardza tymi, nad którymi rządzi. Co to ma wspólnego z tymi wszystkimi ideałami rewolucji? No pewnie niewiele albo nic. I jeszcze jeden cytat. Tym razem polski pisarz, piszący po angielsku, Konrad, przed rewolucją, październikowo, napisał swoją słynną książkę w oczach zachodu i tam proroczo Zawarł takie słowa. W prawdziwej rewolucji, nie w zwyczajnej zmianie dynastii lub prostej reformie ustroju, w prawdziwej rewolucji najlepsze charaktery nie wysuwają się na czoło. Żywioła rewolucja wpada z początku w ręce ciasnych fanatyków i tyrańskich hipokrytów. Potem przychodzi kolej na wszystkich pretensjonalnych bankrutów umysłowych danego czasu. Tacy są wodzowie i kierownicy. Natury sumienne i sprawiedliwe, szlachetne i ludzkie, ofiarne, jednostki nieegoistyczne i inteligentne mogą rozpocząć ruch, ale on, im się wymyka, to nie są przywódcy rewolucji, to są jej ofiary, ofiary rozczarowania niesmaku, skarykaturowane ideały. Oto definicja rewolucyjnego zwycięstwa. Lenin zamienia więc partię bolszewicką w maszynkę do rządzenia i potrzebuje kogoś, kto by go w tej pracy wyręczał. I znalazł takiego człowieka Józefa Stalina. Józef Stalin, człowiek tytanicznej pracy, człowiek bezwzględnie lojalny, tak się przynajmniej Leninowi wydaje w stosunku do niego, wydawał się idealnym kandydatem. Na człowieka od czarnej roboty, na kogoś, kto będzie trzymał partię w ręku i będzie wprowadzał jego pomysły w życie. Przeforsował więc Lenin na kolejnym zjeździe partii. Już 11, w dwudziestym 22 roku, na nowo utworzone stanowisko generalnego sekretarza Józefa Stalina. Omawiane czasy kojarzone z NEPem przeszły do takiej pamięci zbiorowej jako takie czasy pewnego oddechu, pewnej swobody, ale nie było tak do końca. Bo w tym samym czasie, kiedy poluzowano w gospodarce, kiedy pozwolono ludziom znowu bogacić się, zarabiać pieniądze, handlować, rozwijano system represyjny. I tak oto w roku 1921 wstrząsnęła Rosją sprawa Piotrogrodzkiej Organizacji Bojowej. Ta rzekomo organizacja była być szeroko z spiskiem, który miał zmierzać do obalenia rządów bolszewickich. Aresztowano wielu wybitnych uczonych, działaczy kultury. Znalazł się w tym gronie również wybitny poeta. Zdaniem niektórych, najlepszy ówczesny poeta rosyjski Nikołaj Gumiłow, czy wybitny chemik, który kiedyś był w partii bolszewickiej, profesor Techwiński. W wyniku procesu zapadły wyroki śmierci. Stracono również Tychwińskiego i Gumiłowa. Człowiek, który przyszedł do Dzierżyńskiego prosić o zmiłowanie dla Gumiłowa i spytał, czy można rozstrzelać jednego z kilku największych poetów Rosji. Uzyskał odpowiedź, czy należy czynić wyjątek dla poety, gdy rozczeliwuje się innych? Rok 1922 to koniec czeki. Na mocy dekretu z 5 lutego 1922 roku uległa czeka likwidacji, a jej funkcję przekazano Państwowemu Zarządowi Politycznemu, GPU. Po utworzeniu Związku Radzieckiego GPU przekształcono w Zjednoczony Państwowy Zarząd Polityczny OGPU. GPU pod wodzą Dzierżyńskiego było doskonałym kontynuatorem czeki i tak jak słowa czeka budziło przerażenie zwykłych Rosjan, tak samo bardzo szybko stanie się z GPU czy później z OGPU. W roku 1922 pojawia się nowy kodeks karny. I do tego nowego kodeksu karnego wprowadzono na wniosek Lenina zasadę, cytuję, Propaganda lub agitacja obiektywnie pomagająca tej części międzynarodowej burżuazji, która nie uznaje równouprawnienia komunistycznego systemu własności zajmującego miejsce kapitalizmu, dąży do balenia go przemocą, czy to poprzez interwencję, czy też blokadę, szpiegostwo, finansowanie prasy i tym podobne środki, pociąga za sobą najwyższy wymiar kary. Z zamianą w razie istnienia okoliczności łagodzących, na pozwolenie wolności lub wydalenie z granic państwa. Tak naprawdę ten przepis pozwalał skazać każdego na karę śmierci. Polski filozof Leszek Kołakowski, który sam był zaangażowanym marksistą komunistą, a potem stał się krytykiem systemu komunistycznego, tak to skomentował. Tym samym Lenin. Położył podwaliny pod prawodawstwo, które jest właściwe systemom totalitarnym. W odróżnieniu od systemu tylko despotycznego. Cechą charakterystyczną systemu despotycznego jest prawo surowe. Cechą charakterystyczną totalitaryzmu prawo fikcyjne. Prawo staje się fikcją. Obywatel w starciu z władzą nie ma żadnych szans. Lenin zwalcza więc dyskusję w partii? Zwalcza również rosyjskie elity, które nie są gotowe stanąć w ordynku budowy komunizmu według szablonu, który on wypracował i wymyślił. Sporządzono więc długą listę wybitnych rosyjskich inteligentów, których wydalono z Rosji. Podobno listę filozofów układał Lenin osobiście. Znaleźli się na niej m.in. Bierdiajew, Szestow, Buchakow. Znaleźli się na tej liście również inteligenci związani z komitetem, który organizował pomoc dla głodujących Rosjan. Jak napisała prawda, było to ostrzeżenie. To był sygnał dla rosyjskiej inteligencji, że ma się bezwzględnie podporządkować. Każdy rosyjski inteligent miał mieć świadomość że jeżeli będzie myślał samodzielnie, jeżeli będzie działał samodzielnie, to może zostać deportowany, ale może też zostać uwięziony, zesłany do Łagru, czy może zostać stracony. Lenin w ten sposób chciał sparaliżować strachem rosyjską inteligencję. I kiedy wydawało się, że oto Lenin uporządkował sprawy wewnątrz państwa, wewnątrz partii, że będzie mógł teraz spokojnie rządzić krajem, odezwała się biologia. 25 maja 1922 roku Lenin zapada na ciężką chorobę: paraliż prawej połowy ciała, utrata mowy. Dopiero 2 października zaczyna stopniowo powracać do zajęć. Lenin był przekonany, że to przejściowa niezdolność do pracy, że to przejściowa choroba. Było jednak inaczej. W grudniu 1922 roku kolejny atak choroby unieruchamia go definitywnie. Ale jeszcze może myśleć, jeszcze może dyktować, ale trwa to krótko. 9 marca 1923 roku trzeci atak przemienia go jak piszą rosyjscy historycy Niekrzyż Haller, w żywego trupa, który będzie umierać jeszcze 11 miesięcy. I teraz Lenin pomiędzy drugim a trzecim atakiem choroby ma świadomość, że zbliża się jego koniec. Ma świadomość wielu rzeczy, które mu się nie podobają w państwie, które stworzył. Próbuje temu zaradzić, ale nie już w stanie. To właśnie wówczas powstaje słynny testament Lenina. Lenin dyktuje list do kolejnego zjazdu partii, którym charakteryzuje przywódców partii bolszewickiej. Najwięcej miejsca poświęcił Stalinowi i Trotskiemu, ale scharakteryzował też innych przywódców. Wszystkich scharakteryzował krytycznie. Przesłanie tego listu, zwanego testamentem, Lenina było oczywiste. Po jego śmierci w partii bolszewickiej mają być rządy kolektywne. Nikt z przywódców partii bolszewickiej nie nadaje się na nowego dyktatora. Kiedy Lenin słabnie, orientuje się, że wyhodował drzmię na własnej piersi. Tą drzmią jest Stalin, który potrafi zadzwonić i zmyślać jego żonę. Lenin jest oburzony tą sytuacją. Tak zwany testament Lenina powstał 24 grudnia. 4 stycznia, już roku 23. Lenin podyktował postscriptum do tak zwanego testamentu. Cytuję. Stalin jest zbyt grubiański. Nie może być tolerowany na stanowisku sekretarza generalnego. Wobec tego proponuje towarzyszom, by zastanowili się nad sposobem przeniesienia Stalina z tego stanowiska. 5 marca. Lenin pisze do Stalina, ganiąc go za wymyślanie jego żony, żądając przeprosin oraz grożąc zerwaniem stosunków między nimi. Ale cztery dni później kolejny wylew pozbawił Lenina mowy, zdolności poruszania i możliwości myślenia. Kiedy Lenin przejrzał na oczy, kim jest Stalin, próbował Zachęcić Trockiego do podjęcia kroku przeciwko Stalinowi. Ale Trocki nie skorzystał z tej sytuacji. Nie skorzystał z tej sytuacji, aby rozprawić się ze Stalinem, kiedy Lenin jeszcze żył, kiedy był jeszcze autorytetem. To jeden z wielu błędów, które Trocki popełnił. Jedna z przyczyn tego, że przegrał walkę o władzę, a później stracił życie. Kiedy Lenin ciężko choruje, Zaczyna się walka o władzę, zaczyna się walka o Kaftan Lenina. Z jednej strony jest idealista trocki, z drugiej strony jest zimny wyrachowany Stalin, który kryje się ze swoimi dążeniami, który udaje, że chce rządów kolektywnych, który zawiązuje współpracę z Zinowiewem i Kamieniewem, który wysuwa ich na czoło. Jak się później okaże, idealista trocki. Nie miał żadnej szansy w starciu z cynicznym Stalinem. 21 stycznia 1924 roku Lenin umiera. Stalin organizuje pompatyczne uroczystości pogrzebowe, lekceważy protesty starych bolszewików i jego żony krupskiej. Pochowano Lenina w szklanej trumnie. Drewnianym mauzoleum wbudowanym na Placu Czerwony. 30 stycznia Krupska pisała wprawdzie: By nie wyrażano żałoby po Leninie w formie pozornego hołdu jego osobie, by nie stawiano mu pomniku, nie nazwano miast jego imieniem, nie urządzano żałobnych wiedzy. Jeśli chcecie uczcić imię Włodzimierza Elicza, budujcie żłobki, przedszkola, domy, szkoły itd. Ale Stalin lekceważył to wszystko. Stalin tworzy państwowy kult Lenina, bo jest mu on potrzebny. Bo Leniny jest tym bogiem rosyjskiej rewolucji. A pierwszym po Leninie z czasem będzie właśnie on Józef Stalin. Wielkość Stalina miała być również blaskiem wielkości Lenina. Więc Stalin organizuje. Pompatyczny pogrzeb Lenina, zaczyna kult Lenina, ale Stalin pozornie trzyma się z boku. Kiedy 26 stycznia w sali kolumnowej Domu Związków następuje pożegnanie Lenina, Stalin występuje dopiero jako czwarty w kolejności. Jego przemówienie, które później stanie się tekstem, tego małe dzieci będą się uczyć na pamięć. Przemówienie zatulane, przysięga. Prawda, organ bolszewików wydrukował jedynie w niewielkich fragmentach. Mogło się wydawać, że Stalin nie przejawiał większych ambicji politycznych. Było inaczej. Stalin bardzo umiejętnie grał o władzę. I na koniec. Tego cyklu lekcji historii o Rosji Lenina, opinia o wodzu rewolucji bolszewickiej, polskiego historyka Józefa Smaki. Cytuję: Lenin to postać nieprzeciętnego formatu, ale z perspektywy czasu, wielkość jego jest coraz bardziej wielkością dokonanych zbrodni i w stopniu jeszcze większym budowania trwałych fundamentów pod zbrodnie swego najwierniejszego ucznia i kontynuatora. Był geniuszem ograniczoności. Monomanem, rewolucji i władzy, brutalny doktryner fanatyk, łączył się w nim z pragmatykiem, o wyjątkowej intuicji. Jego zwycięstwo zaś w najmniejszym stopniu nie było efektem słusznej ideologii, lecz talentu politycznego. Lenin nie był zwykłym bolszewikiem, ale bolszewikiem niezwykłym, który w jednej ręce trzymał Marksa, w drugiej niczego, a w głowie makiawelnego.